Was wszystkich. Żebyście Państwo byli zdrowi, żebyście Państwo byli bezpieczni. Proszę Państwa, 2018 to będzie trudny rok dla nas. To będzie rok wyborczy. Pewnie większość z nas będzie się chciała poddać weryfikacji. To też trudno będzie pewnie uniknąć napięć. Wiadomo, taki czas. Będziemy się starali, żeby tego nie było. Jesteśmy tutaj no, prawie wszyscy bardzo doświadczonymi samorządowcami. Ale może być różnie, więc apeluję do Państwa i do siebie, żeby emocje trzymać na wodzy, żeby w okolicach czerwca nie było szaleństw i żebyśmy się jeszcze do siebie odzywali. Czego sobie Państwu życzę. To co, bądźcie Państwo zdrowi, wszystkiego najlepszego. Mamy tak pokierowaliśmy tutaj, żeby widownia otrzymała upominki wcześniej. Zrobimy jakieś drobiazgi, trzymają radni i wszystkiego dobrego. Ja jestem pod wielkim wrażeniem jednomyślnie głosowania nad budżetem. Naprawdę, to jest pieczątka, to jest taka pieczęć, jak idzie o jakość pracy samorządu. Naprawdę, to nie jest naprawdę wydarzenie, no, bez dużych precedensów. Nie, tak sobie myślę właśnie, że już Państwo Mikołaja nam teoretycznie jako zarządowi tutaj wszystkim nam dostaliśmy i nie wiadomo, czy dziękować, czy płakać. Pan starosta chciałby złożyć życzenia na pewno. Chyba należy pana. Cóż tu więcej powiedzieć? Oczywiście to już nie chodzi o pracę, bo praca jest częścią tylko naszego życia, więc dajmy sobie już z nią spokój. Czas świąt to taki czas, żeby rzeczywiście się zatrzymać i myślę mimo wszystko, że też bym nawiązał do słów pana przewodniczącego, że no to polityka taka jest, sam byłem w wielu sytuacjach w tej samej sali, po drugiej stronie, krytykując. Mi się wydaje, że życzę Państwu przede wszystkim dobrych świąt, a w tym wszystkim, co robimy w polityce, żeby był ten umiar, żeby po prostu zwyczajnie, jak to mówią, zachowywać się godnie, bo zawsze będę mówił, że w polityce możemy się różnić i kłócić, ale my policzanie, my mieszkańcy powiatu zawsze spotkamy się następnego dnia w kolejce po bułki. Co wtedy zrobimy? Więc chyba tu jest ta kwestia, żeby ich nie przekraczać. Ale skoro są święta, to wszystkiego dobrego. Pocznijmy chwilę, załadujmy akumulatory. Dla naszych kierowników, dyrektorów życzymy dobrych świąt, bo będzie co robić. A dla Państwa radnych wypoczynku, a prezent, który jest rzeczywiście bardzo przyjemną rzeczą, bo jednogłośne głosowanie chyba jest najlepszym wymiarem i zaufania i akceptacji dla nas. Niech będzie, to my w związku z tym, panie przewodniczący, mamy jakieś drobne suweniry, inne już, ale dla Państwa. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zamykam obrady 36. sesji Rady Prawa Politarii. 26 stycznia zgodnie z planem pracy Rady Spotykamy się. Wszystkiego dobrego.